Dla mnie długa droga, często lody, najlasną górę, to też się poznamy. Gromadzimy się na pielgrzymim szlaku po raz 38 krakowskiej szkoły. Tak Ma pan w ogóle kształtowało zezwolenie się na pisanie? przez wiele lat. 38. Wszystko rozpoczęło się przy Bazylice Matki Bożej Bogeńskiej. A potem, kiedy powstała tutaj parafia, więc od 34 lat tu, w tym miejscu. I dzisiaj to szczególne wydarzenie, no bo mamy wśród nas księdza biskupa, który chce udzielić wam błogosławieństwa, chce razem z wami na samym początku modlić się i prosić o to, aby ta pielgrzymka przyniosła upragnione owoce. A wiecie przecież dobrze, bo co idziecie nie tylko dla jakiegoś takiego wspólnotowego przeżywania bycia razem ze sobą, także ważne. I to towarzyszyło na początku. Tam jeszcze towarzyszył wtedy inny bardzo ważny element patriotyczny, może i polityczny, bo były inne czasy. Były czasy zniewolenia naszej ojczyzny i trzeba było pokazać, po której stronie rodacy stoją, że po stronie Kościoła, po stronie ojczyzny. I niech tak będzie i teraz, kiedy idziecie do Matki Bożej, do Częstochowy, gdzie, jak powiedział Jan Paweł II, tam bije serce Polski. Serdecznie witam księdza biskupa Leszka, który zwolnił i jednak związany jest tutaj przecież. Tutaj można powiedzieć, narodziło się jego posługiwanie biskupie. Może nie tu w tej parafii, ale z parafią także naszą w jakiś sposób przecież związany, również by serdecznie witamy i prosimy o przewodniczenie tej naszej wspólnej Eucharystii.